Hej, witam na kolejnej podróży. Zbliża się australijskie lato i jedziemy z gośćmi z Polski na północ od Sydney z planem przystanku pod namiotem na kempingach. Niestety powitalna pogoda jest tragiczna, więc nie mamy wyboru i lądujemy w przydrożnym motelu. Chociaż nad nami czarne chmury, ale przestało padać, więc zabieramy gości do pobliskiego parku Maya Lakes na spacer po wydmach i wzdłuż wybrzeża. Chociaż jest ciepło i woda w oceanie 24 stopnie, to nasi goście ciągle wyglądają na zmarzniętych, więc wracamy do motelu z nadzieją, że jutro pogoda się zmieni. A na drugi dzień już nie pada, ale leje. Tyle, że po godzinie przestaje i jedziemy do tego samego parku na bushwalkowy spacer. Niestety, ale zaczyna znowu padać, więc wracamy do motelu, zmieniamy plany wycieczkowe i jedziemy do następnego motelu w miasteczko Port Macquarie, spotkać tam moją córkę Agnieszkę z rodziną. Port Macquarie usytuowany jest nad oceanem i ma fast foody i bardzo ładne miejskie plażyczki, które z braku lako na pogodę zwiedzamy z gośćmi z Polski. Australijczycy w odróżnieniu od Europejczyków, czy pada, czy jest słońce, zawsze się kąpią. Wieczorem fast foodowe knajpki w tym mieście są w zasięgu ręki, więc jakoś zabijamy nasz wakacyjny czas. Przy okazji dowiadujemy się, że ma przestać padać, więc decydujemy się wrócić do naszych planów i pojechać następnego dnia na kemping do Parku Narodowego Crowdy Bay. Nie pada, słońce świeci, więc rozkładamy namioty i zwiedzamy miejscową plażę, tyle że nie miejską. Goście ciągle wyglądają na zmarznięty, chociaż jest gorąco i tylko mecenas zdecydował się zanurzyć w wodzie. Poza tym muszą się nauczyć chodzić po plażowych kamieniach. Wracamy na kemping i po południu, dla zdrowia, wybieramy się na kilkukilometrową trasę wzdłuż wybrzeża. Wracamy i dla ogrzania przemarzniętych polską zimą gości rozpalamy ognisko. Zbliża się zmrok i niebo nas przeraża. Ja sfrustrowany budzę się pierwszy przed wschodem słońca, a tu obok nas pasą się kangury, a za kilka minut niebo staje się niebieskie z niewielką ilością chmur, co pokrzepia nasze humory.
Robi się bardzo gorąco, więc decydujemy się na wyskok na pobliską plażę i relaks. Do plaży jest z górki na pazurki, co prezentuje mój latający dron. Za tą górką jest nasz kemping. Chociaż jest szczyt sezonu, plaża jest praktycznie pusta, a nasz plażowy namiocik widać z góry. Z tyłu tylko jeden samochód i poza tym jesteśmy tutaj sami. Ponieważ sporo padało, do oceanu spływa deszczowa rzeczka, więc idziemy ją sfilmować. Nasi goście są coraz bardziej zrelaksowani i coraz bardziej podoba się im Australia, więc Małgosia przygotowuje fajną kolację, a ja rozpalam ognisko. Ponieważ pogoda ma być coraz lepsza, decydujemy się na wyjazd na następny kemping około 300 km do Mini Water. Po drodze zatrzymujemy się na lody i zdjęcia w Coffs Harbour w Big Banana. Wjeżdżamy na państwowy kemping i szukamy miejsca. Jest szczyt sezonu, ale udaje się nam znaleźć miejsce. Rozkładamy namioty. I następnego dnia zwiedzamy plażę, która jest 200 metrów od naszych namiotów. Naszych polskich gości przestraszają fale i nie bardzo się chcą kąpać w tym miejscu, więc proponujemy inną plażę z mniejszymi falami, która jest tylko kilka kilometrów dalej. Tu fale są bardziej płaskie, więc są do zaakceptowania. Tym razem wszyscy wyglądają na uszczęśliwionych, bo temperatury powietrza jest powyżej 30 stopni, a wody 26, więc każdy zażywa kąpieli w oceanie. Atrakcją tej plaży jest to, że jest rejon piaszczysty i rejon skalisty, w którym jest pełno zakamarków i małych baseników. Idealne miejsce dla dzieci do zabawy. Nasi goście nie są już dziećmi, ale chętnie zwiedzają te zakamarki, co czyni relaks naszego dnia znakomity. Zresztą popatrzmy się na naszą plażę z pozycji drona.
Wracamy i zahaczamy o miasteczko Miniwater, gdzie przy plaży jest prysznic i przy okazji kąpiemy się na zakończenie dnia na miejskiej plaży. Co może dziwić ludzi z Europy, to to, że jest teraz szczyt sezonu, a plaża jest tylko do naszej wyłącznej dyspozycji. Oczywiście są miejsca, gdzie są tłumy, ale są to miejsca, gdzie zjeżdżają się turyści z całego świata i lgną do siebie, bo nie mogą zaakceptować takich pustych miejsc, w których czuliby się samotni. Po lewej stronie za tym cypelkiem jest nasz kemping, a po prawej malutkie miasteczko Miniwater usytuowane w Parku Narodowym. Wracamy na nasz kemping, a następnego dnia wybieramy się nad rzekę Wulaj, która jest kilkadziesiąt kilometrów od naszego kempingu. Zaletą tej rzeki jest to, że jest bezpieczna dla dzieci i woda ciepła powyżej 30 stopni. Idziemy wzdłuż tej rzeki i zatrzymujemy się w cieniu na relaksującą ciepłą kąpiel. A po kąpieli wpadamy na pobliski prywatny kemping, który ma wszystkie wygody. Gorące prysznice, łącznie z kinem, dwoma restauracyjkami i miejscem dla zabaw dla dzieci. My jednak wolimy się oddalić od cywilizacji i wracamy na państwowy kemping bez pryszniców i pakujemy się do następnego przystanku, które zaprezentuję na kolejnym odcinku. Do zobaczenia!